Dzień dobry, cześć, witajcie moi drodzy. Witam was po krótkiej przerwie. Chciałbym wam podziękować, że byliście, że wytrwaliście. Również dziękuję wam bardzo wszystkim, którzy składali mi życzenia, żebym wrócił szybko do zdrowia. Jestem, udało się już wyzdrowieć. W takim razie moi drodzy, pozdrawiam was gorąco i zapraszam na film. Powiem wam pewną historię moich początków, mojej pierwszej trasy. Moja pierwsza trasa zestawem 40-tonowym. Pamiętam to jak dziś. Był to 9 grudzień. Zimowa pora. Ja oczywiście już po spotkaniu z szefem, po odebraniu dokumentów, po podpisywaniu stowych dokumentów, dostałem telefon, dostałem kluczyki, papier do samochodu, powiedziano mi, gdzie ten samochód jest, mam się spotkać z mechanikiem i tak dalej, i tak dalej. No okej. I wyszła taka sytuacja. Szef idzie do biura spedycji i mówią: dziewczyny, to jest Darek, nowy kierowca na kraj, on będzie jeździł tu i tu, słuchajcie, zróbcie dla niego jakąś trasę. A dziewczyny myślały, że ja mam doświadczenie jakieś, a tu ząg. One nie wiedziały nic. Ale że ja szefowi oczywiście powiedziałem, no smykałkę do jazdy miałem jako tako i jeździłem wcześniej na busach, więc w miarę ja miałem styczność z transportem, bo miałem swoją firmę transportową i jeździłem w transporcie, więc wiedziałem co jak. A dodam, że zdałem egzaminy praktyczne za pierwszym razem, no to tam nikogo nie obchodziło, bo jednak jazda ciężarówką z przyczepą na egzaminie i na jazdach w ośrodku szkoleniowym to jest w ogóle co innego niż jazda takim zestawem, prawda? Więc dziewczyny powiedziały szefowi: jasne, okej, mamy akurat od naszego klienta, mamy fajną trasę. Darek by się ładował w poniedziałek w Czerwiące Leszczyny na 6 rano i miałby dostawę na 8 rano we wtorek w Koszalinie. Ja sobie tak myślę, ja pierdzielę, prawie 700 km, świeżak, nigdy nie miał pojęcia z jazdą, a jak go nie załadują, a jak ja się spóźnię, co to będzie? Temat był spokojnie do ogarnięcia. No i taka sytuacja. No i więc szef mówi: okej, awizujcie go, podajcie wszystkie dane i działamy z tematem. W międzyczasie poszedłem do szefa, to, objaśnił i tak dalej, powiedział: jedź, tu jedź do mechanika, mechanik ci wszystko powie co i jak. Dobra. Przyjeżdżam na bazę, mówię mechanikowi, nowy kierowca Darek, żeby mi pokazał zestaw, gdzie co jest. On mówi: no to otwieraj auto, tu jest to, a twoje auto, wsiadaj, tu jest to, tu jest tamto. Powiedział mi tak: ten przycisk od tego, tu jest to, tu zmieniasz biegi, tutaj to, tutaj tamto. A to przejedź się, zrób se kółeczko. Dobra. Wziąłem, przejechałem sobie z dwa kółeczka. Powiedział mi: tu robisz tak, tu masz węże, tu masz to, tu masz stopki. Jak się podnosi naczepę, od czego to, od tamto. Otworzył mi naczepę, pokazał to. Mówię: spoko. Ale co jest najlepsze? Nie pokazał mi, jak się otwiera plandekę. Nie pokazał mi, jak otwiera się dach. Wszystko w rzeczywistości, jak zacząłem otwierać, to się wszystkiego nauczyłem. Ale dobra. Słuchajcie, jazda testowa trwała 10 minut. Przejechałem rundkę po bazie, pokazał mi co jak. Okej, zamykam auto. Będzie tak. Jedziemy w trasę. To był wtedy piątek. Ja w poniedziałek wsiadam w auto, odpalam. Dobra, no to jedziemy. Odpaliłem go, ruszam. Kurde, auto normalnie pływa mi. Bo wiecie, ja jeździłem w ośrodku szkoleniowym, jeździłem na manie. A man nie miał zawieszenia na poduszkach, tylko jeszcze miał na resorach. I to zawieszenie było w ogóle zupełnie inne niż to. A tu mi auto płynie, kurde, nie umiem go opanować na kolejnych. Ja pierdzielę, słuchajcie. Jechałem tym zestawem, autostradą, może 80 maksymalnie na godzinę, 70. Wszyscy mnie wyprzedzali, ale ja tak naprawdę pierwszy raz jechałem zestawem. Pierwszy raz pojechałem w podróż, nie mając doświadczenia. A słuchajcie tego, ja
jak szkoliłem kierowców, którzy nie mieli doświadczenia, a przychodzili do naszej firmy, to pierw oni 2 dni jeździli na przykład ze mną, ja im pokazywałem wszystko, co jak, nie mechanik, tylko ja. A mnie nikt nie pokazał. I to mnie denerwowało w firmie, ponieważ mi nikt nie pokazał, ze mną nikt nie pojechał w pierwszą trasę, tylko wpuścili mnie na głęboką wodę. Co oni myśleli, że ja sobie nie dam rady? No słuchajcie, no. Nie mając doświadczenia, pojechałem w pierwszą trasę sam. I to nie pojechałem w trasę 100, 200, 300 km, tylko prawie 700 km trasę w jedną stronę, gdzie zaraz Wam opowiem ciąg dalszy tej trasy, kontynuację trasy, jak ona wyglądała, na ile dni pojechałem. I wracając do tematu, jadę na ten załadunek. No oczywiście miałem tam nawigację, ale wiecie, moje styczności, jak Tacho obsługiwać, jak to, tamtą. Dobra, włożyłem kartę, jadę. No dojechałem do firmy, oczywiście byłem przed czasem, tam chyba byłem pół godziny przed czasem. W porządku, czekam. Mówię, dobra, to w takim razie ja sobie powoli przygotuję auto. I tu moje zdziwienie, jak tu otworzyć plandekę? Nie wiedziałem, ale dopiero później zobaczyłem, że taka była wajcha, tu był, tu jak wajchę odblokowałem, czyli ten naciąg, paski podpinałem, plandeka mi wyskoczyła, przesunąłem to i zaczęła już właśnie, tak zacząłem myśleć, a okej, czyli tu się otwiera, tu w drugą stronę, dobrze, czyli już otwieranie i zamykanie plandeki miałem opanowane. Do otwierania dachu przyjdzie kiedyś też czas. Dobra. W takim razie była tam godzina chyba 6:15. Wszystkie majstry przyszły. Wjeżdżaj. No dobra, wjechałem. A tam był taki wjazd, że musiałem między samochodami objechać, bo to było złomowisko, mechanik, słup na środku drogi i musiałem, rurociąg tam przechodził i musiałem przejść prawą stronę między samochodami, bo po lewej stronie było 3,7, bym się nie zmieścił, a po prawej stronie musiałem przejść. No i tam przechodziłem tak, że musiałem obniżyć sobie poduszki w naczepie i w ciągniku i przechodziłem na milimetry. Dobra, przeszedłem, pyk, otworzyłem im boki, chłopaki odwali meble, a to meble szły do nowego salonu Forda. Jak już chłopaki załadowali, oni mi wszystko już przygotowali, nie spinałem tego pasami, bo to było lekkie, to było zabezpieczone, zaklinowane. No to w takim razie lecimy. Moja podróż. Wziąłem 9 i ruszyłem dalej w trasę. I pomyślcie, że 7:45 rano ja już byłem przed salonem Forda i jeszcze dzwoniłem do montażystów. Słuchajcie, ja już jestem na miejscu, gdzie wy jesteście? A oni się pół godziny spóźnili. I uwaga dalej! Zostałem rozładowany. Po czym dostaję informację o adresie załadunku. Adres załadunku był gdzieś w stronę... gdzie to tam leciałem? Tam było w zachodniopomorskim załadunek. Niedaleko, bo miałem jakieś 40 km od Koszalina załadunek na... I to było... To nie był tartak, tylko to była plantacja choinek. A że to był grudzień, no to wiadomo, jak to wszystko, szedł transport żywych choinek, żywych świerków. Ja przyjeżdżam na firmę wtedy i pamiętam, że ten frakt był płacony gotówką do ręki, dostałem i tam było chyba jakieś 5 samochodów, ja też tam trochę spędziłem z 2 godziny i uwaga, podjeżdżam, a oni ładują choinki. Tak wypchali naczepę, bo to były choinki, momentalnie zrobił się balon z naczepy. I miałem 3 punkty rozładunkowe. Jeden punkt rozładunkowy w okolicach Piły. Następny był rozładunek w Bydgoszczy. I trzeci rozładunek był we Włocławku. Oczywiście po załadunku miałem dostawę bezpośrednią, więc pierwszy rozładunek zrobiłem w Pile, ale to była godzina, nie wiem, 18. Szybko mnie rozładowali, bo tam było najmniej. Drugi rozładunek i to uwaga. Drugi rozładunek miałem w centrum Bydgoszczy. W centrum Bydgoszczy na osiedlu. I to był mój pierwszy błąd. I to był mój pierwszy błąd. I moja poważna...
może nie mój poważny wypadek, tylko przez moje zmęczenie, bo mi już się kończyło chyba, kończył mi się czas pracy, miałem tylko 2 godziny czasu pracy. I oczywiście dojeżdżając do Bydgoszczy już zaczynał się robić problem. Tutaj 10 ton, tu był 3,5 tony, aż w końcu wpakowałem się na 10 ton. Mówię, skoro muszę dojechać, to muszę złamać ten zakaz. Złamałem pierwszy zakaz 10-tonowy i później jak wjeżdżałem na jak wjeżdżałem w osiedle, bo miałem rozładunek na osiedlu, centralnie na osiedlu w Bydgoszczy, w centrum miasta, w małym sklepiku. Mały sklepik, który został przerobiony ze sklepu takiego spożywczego, monopolowego przy blokach. Został on przerobiony na sprzedaż świeżych choinek. No, młodzi sobie chłopaki zrobili niezły interes, bo w fajnym, centralnym miejscu zrobili punkt sprzedaży choinek świeżych. No ale oczywiście było to 2,5 tony. I ja miałem problemy z przyjazdem, ale udało się przyjechać, bo tam przyjeżdżałem przez ronda, nie ronda i w pewnym momencie, wiecie co, wjeżdżając w tą uliczkę, miałem 200 metrów do celu, może nawet 100 metrów do celu. Ja już ze zmęczenia nie kontaktowałem, wiecie, to moja pierwsza trasa, tak daleka, zestawem, już jestem z ładunkiem powrotnym, kończy mi się czas pracy, zmęczenie, ciemno, a ja wjeżdżam na 2,5 tony na osiedle. I wjeżdżając, wziąłem po prostu za mały łuk, skręcając w prawo, a przy okazji musiałem ominąć samochody stojące na drodze. Łamiąc się, nie zobaczyłem studzienki. Jeszcze pozostałość mi została. I nie zobaczyłem tej studzienki, która wystawała. Jak zapierdzieliłem tą podstawą, to momentalnie powietrze zaczęło spierdzielać, bo podstawa się urwała od poduchy. Studzienka oczywiście betonowa, przestawiona, rozpieprzona. Szybko ogarnąłem, co miałem ogarnąć. I rura! Już wiedziałem, szerzej poszedłem, pojechałem. Przyjechałem tam. Kurde, wiecie co, ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że jeżeli są zakazy, to znaczy, że nie wjeżdżamy, dzwonimy do firmy, nie ma możliwości wjazdu, niech sobie firma załatwia mniejszy transport i sobie w nich to przewożą. No ale ja, wiecie, chciałem pokazać, że potrafię, żeby nie dać plamy na pierwszej trasie, dlatego wjechałem. Wjechałem, okazało się, że chłopaki rozładowywali to przez 5 godzin, do pierwszej, do drugiej w nocy. Ja już powiedziałem, pierdziele, poszedłem spać. Powiedziałem im, słuchajcie, do tego i tego momentu wasz towar jest, rozładowujecie, podpiszcie mi tu, ja idę spać. Jak skończycie, weźcie, zamknijcie. Ale nie dawało mi to spokoju. Nie mogłem tak zrobić. Musiałem czekać do końca. Chłopaki rozładowali. Ja dopiero zamknąłem samochód i poszedłem spać. A w międzyczasie młodzi biznesmeni, którzy mieli po 20 lat może, postanowili, że w nocy jak ja będę spał, postanowili sprawdzić, ile mam paliwa w baku. Ale że miałem sitka, to nie udało się im nic spuścić. Dobrze, że mi baku nie przedziurawili, tylko zostawili korek odkręcony i położyli go po boku. Ja rano wstaję, to później godzina chyba była 5, po mojej pauzie 9, ja tak patrzę, kurde, a tutaj bak odkręcony, drugi bak odkręcony, mówię, kurde, co jest, nie? Ja sobie tak pomyślałem. Ja skończyłem rozładunek, poszedłem spać, ci młodzi biznesmeni wiedzieli, że już śpię, więc postanowili, że będą chcieli spuścić mi paliwo. No ale niestety im nie udało się. No i dobra, czyli byłem już po 2 rozładunkach z uszkodzoną podstawą poduszki, czyli już w sumie z uszkodzoną poduszką od podnoszenia osi. Ale jeszcze, wiecie, taka była sytuacja, że poduszka spierdzielała. I ja wtedy dzwonię do mechanika i mówię, no kurde, zawaliłem, co zrobić, tu zrobić. No i on mnie poinstruował, utnij kabel, ten przewód od powietrza, zegnij go, najwyżej weź go trytytką i powietrze nie będzie ci spierdzielało. No i tak zrobiłem. Faktycznie wszystko było w porządku i udało się. Udało się, godzina 5, ja wyjeżdżałem z tej firmy
I miałem ostatnie miejsce rozładunkowe. To była mała wioska koło Włocławka. I tam się rozładowałem. Po czym już miałem właśnie informację o załadunku. A ładunek miałem leciutki, ze względu na to, że dziewczyny myślały, że mi faktycznie jakaś poszła poduszka w zawieszeniu, a nie, że poduszka od podnoszenia osi. Dlatego mi dały taki lekki ładunek, tam było chyba 15 palet, 3 tony, to były kartony. I załadunek był chyba w Płocku. I pojechałem z tym ładunkiem na następny dzień rozładować to w okolice Pszczyny. Po rozładunku oczywiście zjechałem na bazę, mechanik zajął się poduszką. To była moja pierwsza trasa. Teraz opowiem Wam moją trasę, jak przebiegała. Wyjechałem z Katowic, załadowałem się tutaj w Czerwionce Leszczyny pod Gliwicami i pojechałem stamtąd A1. Wtedy jeszcze nie było tej obwodnicy zrobionej tutaj, więc w Pyrzowicach z powrotem na starą drogę przez Częstochowę pojechałem. Tu miałem taki mały incydent, bo mi wyskoczyła tyczka w plandece po prawej stronie, ale naprawiłem i pojechałem dalej. I później ciągle jedynką jechałem w kierunku Łodzi. Oj, tak trochę tutaj ustawię, pomniejsze. O, będzie lepiej widać. I już jechałem jedyneczką. Minąłem Łódź, Wrocławek. Tutaj jest na S10 wjazd i za S10 są bramki. Przejechałem przez te bramki i już Wam mówię. I teraz tak, jechałem ciągle tu, na Toruń i jadę tą drogą. I teraz, żeby dobrze żeby nie wprowadzić w Was błąd. O, już wiem. Następnie jedynką jechałem tutaj, na zjazd na świecie, na S5 zjechałem. Chwilę ujechałem, tak z 10-15 km tutaj. I zjechałem na 240 drogę wojewódzką. I jechałem właśnie w stronę Tucholi, tutaj jest Tuchola. Tak, tu jest Tuchola. Ale ja już zrobię. Tu dojechałem do Tucholi i za Tucholą gdzieś tutaj kręciłem pauzę, pamiętam. I następnie po krótkiej pauzie, po 9 godzinach, ruszyłem dalej. Włączyłem się tutaj, bodajże jest droga 25. Nie jestem pewny. 22. Tak, drogą numer 22. Do Chojnic i Człuchów i wbiłem się ponownie na drogę i tą drogą jechałem, wbiłem się na łącznik tych dróg i jedenastką bezpośrednio do Koszalina, a w późniejszym czasie, jak w Koszalinie się rozładowałem właśnie w serwisie Forda, pojechałem, już Wam powiem, czy ja znajdę tą miejscowość. Gdzieś tu się ładowałem. Pamiętam, że gdzieś tu był gdzieś załadunek, ale jaka to była? To był Złotów. Połczyn. Gdzieś to było właśnie w tych okolicach, że w tych okolicach gdzieś tutaj się ładowałem. I jechałem wtedy z powrotem, już załadowany choinkami, do Piły. Czyli jechałem jedenastką do Piły i później tu miałem pierwszy rozładunek. Z Piły pojechałem do Bydgoszczy. Tutaj miałem właśnie drugi rozładunek z incydentem uszkodzenia poduszki od podnoszenia osi. A następnie później już poleciałem na obwodnicę S10 do A1 i z A1 odbiłem do Wrocławka i tu we Wrocławku miałem rozładunek numer 3 i następnie pojechałem się do Płocka załadować.
I z Płocka, o, i za daleko. I z Płocka tą drogą chyba 60 jest, albo 61. I później już z Płocka pojechałem 60 do A1. Już poleciałem z Płocka do Łodzi, na Częstochowę i dojechałem do okolic Pszczyny z rozładunkiem. Po rozładunku wróciłem na bazę. Więc pod myśląc, ta trasa miała jakieś 750, tak myślę, około, ta trasa miała około 1500 km. I tak właśnie zaczęła się moja przygoda z ciężkim transportem. Ważne, że szef mi dał drugą szansę i tego nie zmarnowałem. To już koniec mojej historii. Jeżeli chcecie usłyszeć jakieś inne historie moje, piszcie w komentarzach, co na przykład, nie wiem, czy ewentualnie moja pierwsza przygoda, gdzie uszkodziłem ładunek, uszkodziłem samochód podczas, nie wiem, manewrów, czy ewentualnie co innego się zdarzyło, mój pierwszy ciężki wjazd. Jeżeli chcecie coś takiego usłyszeć, piszcie w komentarzu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie komentarz, zostawcie łapę w górę, subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.